Poprzednio w Darksiders. Hej, cześć, siema nowa wszystkim ludzie, z tej strony Jack, witam się z wami bardzo, bardzo serdecznie, tylko sobie tutaj muszę poprawić mikrofon, a raczej jako pop filtr, mam nadzieję, że nie uderzył za bardzo. W 14 i już w 15 odcinku, ale oficjalnie 14, zagrajmy w Darksiders, tak, w Darksiders 2 Definitive Edition i tak jest to, 14 się już gubię trochę przez to, że 12 spieprzył się montażowo, bo jak dzban go nie zmontowałem. Brawo. I cóż, nagrywam ten odcinek zaraz po nagraniu nagraniu poprzedniego, więc... No. Niewiele tracę. Dobra, tak więc lećmy dalej, szukajmy komnaty Władcy Kości, który gdzieś tu być powinien. Znaczy komnaty, w sali tronowej właściwie, a nie komnaty. Skąd wziąłem to komnaty? Ale naprawdę zajebiście wyglądają te latarnie, no. Jakoś bardziej mi się podoba ta z tej, od tego, tego. Takiego posągu żniwiarza, którą w poprzednim odcinku ogarnęliśmy. No, to pójdzie ewentualnie na sprzedaż. No bo wiecie, ja też tak też muszę uważać, bo nie wiadomo, kiedy się jakiś kolejny ten trener pojawi, no bo Tain już mnie niczego więcej nie nauczy, a wątpię, żeby był on jedynym trenerem w tej grze. Okej, czy mogę gdzieś się tutaj wyżej wspiąć? Tak, tylko że muszę się złapać tych pnączy. Oj, tu będzie ważne wyczucie czasu, coś mi się wydaje. Na szczęście się udało. Bo trochę na YOLO skoczyłem. Jakby dobra, skoczyłem, tylko co dalej? A, tutaj jest przejście, dobra. Teraz... A, teraz tu... Gdzie mój skok? Czemu żeś nie skoczył? Śmierć, kurna. No, gdzie? Na szczęście tutaj. Już bym wolał spaść od razu, nie? No, bujaj się tu. Hop, hop. I lecimy dalej. Kurde, strasznie skubańsko te skrzynki teraz... W przeciwnym kierunku są ukrywane. Dobra, weź to. Punkty energii. W sensie energii żniwiarza, jak rozumiem, za zabitego. No ale no. Sorry, mam talizman, który daje mi o wiele więcej. No plus aktualnie wymienię sobie też go na fechmistrza, żeby go
też trochę poużywać, no bo też w sumie no, trochę szkoda mieć talizman. Czemu żeś się tego nie złapał? Szkoda mieć na wyekwipowaniu talizman, który daje mi więcej energii żniwiarza, co daje mi częstsze jego używanie, w momencie, w którym ja mam full pasek i w ogóle tego żniwiarza nie wykorzystuję. Bo też nie widzę póki co takiej tej, nie? Sensu w tym. No. What the fuck was that? Bo wiecie, no mógłbym sobie walnąć żniwiarza tak, o, na YOLO, no ale po co na jakieś zwykłe takie... na jakiś byle chłam przeciwnikowy go wykorzystywać, nie? Dobra, w górę. Gdzie mam teraz iść? O kurde. W górę i w bok. I teraz dopiero... odskoczyć. Było pomyśleć. Nie. Nie tu, tylko tu do tyłu. Teraz tutaj. Puść się. Dobra. Tam nic nie ma. No typie! Jezus Maria. Co ja to miałem z taką precyzją? Miałem się w to wstrzelić, czy jak? Nieważne, po prostu lecę dalej. Na dół. Dobra, kolejne, ale tutaj są akurat jedno koło siebie. Tak więc... nie ma się co martwić. W ogóle mogliby ten tron chyba troszeczkę zreperować, mam wrażenie. A, tym razem nie było skrzynki. Tutaj też nie ma. Stąd tu jest wejście w górę. O. Do tyłu. Dobra, gdzie ja teraz jestem? Tu. Jest dziurwa. I zablokowane przejście. A tu? Czyżby w końcu ta główna część? Tak, wiekuisty tron! Okej, okay. Muszę teraz sprawdzić, to będzie... czy wiekuisty tron teraz to jest jak Trójskale? Tak, jest fast travel, dobra. Okej, okay, tu jest jakiś trener. Nie wiem, coś... on ich teraz uczy, czy... nie wiem... O! Ale nabity... dość mocno został, widzę. You still reek of hope. You couldn't have met the Chancellor. The Chancellor doesn't sound like much. For ages, his tongue has drip-fed him into the dead king's ears. He all but sits upon the eternal throne, demanding service. Who are you? I am the Master of Blades. In all that remains of the warrior once called Draven, and the Kingdom of Man. I should have passed through the Well of Souls long ago. But I won my freedom in the arena, only to fall beneath the Dead King's whip. Jeśli dobrze pamiętam, to my... czy to on ma tam katanę? Ładnie. Jeśli ja dobrze pamiętam, to ta pierwsza legendarna szybka broń była chyba jego bronią, nie? O, jest, są kolejne. Obrotowe cięcie. Dobra. Z chęcią. Owdawiacz i rozszczepiacz, coś do ciężkich broni. Dodatkowy atak o...
mocnej sile, super. Wzmocnione ataki toporem zostają ulepszone. Można teraz zaczekać z wyprowadzeniem czasu na idealny moment. Okej, to samo do młota, maczugi, glewi. Atak wznoszący w trakcie boskiej pięści. Wirujący pobródkowy. Okej. I szkolenie w szponach, buklerze i tak dalej. Aha! To szybko poszło! Kupiłem sobie typa wszystko, co było możliwe, jak tylko go spotkałem. Dobra, to czekaj, jak to teraz wygląda? Okej, to był chyba ten podbródkowy. Nie, masakra. Myślałem, że trochę więcej przyjdzie mi pogadać z kolesiem, ale widzę, że nie. Chyba, że nie wiem, może być jakiegoś questa dla mnie prędzej czy później, no ale kurde, wykupiłem u typa wszystko, co miałem. No teraz to już mogę tylko pozbierać monety przewoźnika, gdzie brakuje mi chyba 5. I będę mógł sobie kupić kolejną jakąś opętaną broń u Wulgrima. I szczerze liczę na to, że będą to kosy. Okej. 16 moneta przewoźnika. Jeszcze 4. Okej. Wolumin. Prezent. A, to jest to. To już tam ogarnięte było. No spoko, to już... usunąć... Nie, nie usuwajmy. Ale jakby ja mogę jeszcze wysyłać woluminy? Chyba? Czy można było je wysyłać, ale już nie można? Bo gra już nie jest wspierana pewnie od dłuższego czasu. Takie szybkie porządki w poszukiwaniu złota. Dobra. Let's go then. Do questa to w górę. No i dobra. Wchodzimy, czy nie wchodzimy? No one disturbs the Lord of Bones without say of his chancellor. A rider in the kingdom of the dead? No, no, this will never do. Co się stało? Czemu ta twarz nagle tak przeskoczyła w dół? I must speak with the Lord of Bones. That is not possible. My lord attends his realm, a burden beyond even your ken, horseman. And what is your use as a doorstop? There is but one way to draw him from his slumber, the Gilded Arena. Here mortals are offered a last chance to earn freedom from the grave, a boon that includes an audience with the king. Defeat the arena's champion. And return here with its skull. His Majesty will grant you an audience. And where is this arena? Fret not, horseman. We have already arrived. Yes? Let me speak to the Lord of Bones, and I will spare your champion, and perhaps you as well, Chancellor. You cannot slay that which is already dead, but you're welcome to try in the arena. Forget what I said about sparing you, doorkeeper. Tell me about the King of the Dead.
His reign is eternal. His word is law. And his time is invaluable. I ensure that he need only speak with those who are worthy. Then you must rarely see him, Chancellor. Jaki pocisk! Dobra, powiesz mi coś o Echidnie? What does Echidna have to do with your kingdom? Last I heard, she had one of her own. The Shadow Realm, Isalik, yes. Where the sisters sightless spin their webs. Many of my lord's foes escaped there when his rule was still young. We hunted them down. Echidna herself barely escaped. Perhaps she took shelter here, and yet weaves her evil. Your king is not the first to rule here, is he, Chancellor? There was another, a creature called Argul, too mad to be kept upon the throne. I helped my lord be rid of him, and even destroyed a few of his servants. Tisk, Tisk, what will my lord do without me? Do take care in the arena, horseman. Should anything happen to you, I'm not sure if I could live with myself. Still more questions. Do take care of where you step. Dobra. Dostaliśmy punkt umiejętności. Co mnie bardzo cieszy, bo mogę sobie już maksymalnie ulepszyć żniwo. O 25% szansa na kryta się zbiera. Zwiększa, przepraszam. Nie zbiera. Kurde, naprawdę zastanawia mnie. Już tak rzadko korzystam z tego cięcia znikąd, że rozważam powoli albo wzięcie sobie tej Echidny, albo tej uczty dla Vron. I takiego drobnego jej ulepszenia o kolejne te. No przynajmniej o te, bo jest jedno na wykupienie i o te dwa na przykład, nie? Żeby to od razu wymaksować, no ale tego jeszcze nie wiem. Bo akurat... No, dawaj. To mnie akurat aż tak nie jara, nie? Żeby tą siłę sobie zwiększać. No ale dobra. Lizodup, przydupas, bla bla, jakby go tam nie nazwać, blokuje przejście. A... Wymaga czaszki mistrza złoconej areny. No to cóż. Jak chcesz, to dostaniesz. A tu oczywiście muszę iść po ścianie. No i trochę po suficie. Tak więc przechodzę. Otwieram drzwi i lecę dalej. Tutaj nic. Tutaj nic. O, Ostygod, stary, ale ty masz wyczucie czasu. A tak liczyłem na to, że cię spotkam. Ciekawe. Tutaj. O, myślałem, że... Będzie kolejna moneta. To jest stronica Księgi Umarłych. Numer 2. I have wares a plenty. If you have coins to spare. How did you get here? A merchant knows many roads. Not all of them are shared with horsemen. Pewnie dogadał się z Wulgrimem o żmijową jamę, której ten paściarz nie chce nam zaoferować, no ale... Trudno. Dobra, trzymaj te kosy póki co. Ten całun. Uprząż. Nie, nie, o nie, nie, tego za żadne skarby nie sprzedam. Dobra, ale teraz co? Te artefakty. Co mi dasz, jak ci sprzedam to? 3000 sztuk złota. Dobra, a tu? Punkt umiejętności! Ej, zajebiście! Stary! Dzięki! Okej, mam tutaj fast travel. Dobra, ile? 19 minut. Plus previously to jakieś 22 być może. Z dość dużym naciskiem być może, bo... Na być może, bo ja chwilowo nie wiem, ile to będzie trwało.
No dobra, Wulgrim. Wulgrim był tutaj. Tak więc proszę mnie tu się fast travelnąć szybciutko. Bo muszę się do niego przejechać, żeby sobie zresetować wszystko, znaczy wszystko, wszystkie moje skille. Chodź tu. No, chciałem coś z niego wypadło, ale niestety nie. Szkoda, że mam jakiegoś skilla, który zwiększa ilość szansy na loot od przeciwników. To było dość fajne. Już? Można? Dziękuję. Dobra. Let's go do Wulgrima. Zresetować sobie punkty umiejętności. Od nowa za tysiaka. Dziękuję. Brakuje mi jeszcze czterech ciągle. Pazurów ci jeszcze nie sprzedam. To pewnie nie sprzedam w końcu. Albo od razu, jak mi się nie spodobają. Ale póki co mam resecik wszystkich moich umiejek. Tak więc przydzielmy te punkty ponownie. Czyli tak, po pierwsze żniwo. Od razu na full. I teraz uczta dla wron. Okej, stada wron zadają obrażenia. I przyzywam dwa stada. Czyli pewnie ostatnie będzie przyzwi trzy stada. Wrony przywracają zdrowie swemu panu, zadając obrażenia przeciwnikom. Dobra. Energia żniwiarza. No to jest też dość fajne. A tutaj obrażenia od lodu. No dobra, niech będzie na razie tutaj. I potem są trzy. Tak, potem są trzy. Tu, żeby odblokować. I tu po prostu niech jest. No i przetestujemy sobie teraz tę umiejętność. Tylko to najpierw jeszcze muszę sobie przypisać. A, no tak, żniwo. Wcześniej zresetowałem wszystko, więc trzeba to jeszcze raz przypisać. Okej, i to będzie pod X-em. Dobra, tak na sucho, jak to wygląda? Okej, to jest takie coś. Dobra, jak będą jakieś przeciwniki, to się... To sobie to z chęcią wypróbuję. No dobra, a póki co, wejdźmy na arenę. I sprawdźmy, czy możemy jakoś się ugadać z typami. Którzy nią kierują, no bo raczej ona sama z siebie tutaj nie funkcjonuje. No kurde, to jest jak się nie patrzysz na ekran. Okej, złocona arena, widzę też z takim krętym zejściem jak w leżu Argula. Mogę chyba zejść jeszcze niżej, ale to kiedy indziej. Oj, znowu to. A, to nie jest pieczęć. To jest jakby ten punkt do zasilenia. Dobra. Mamy dalej. Jest tu gdzieś skrzynia. Dobra, to było dość proste. Talizman, ale talizmany oczywiście idą tylko i wyłącznie na sprzedaż albo do przetopu. Znaczy przetopu, do nakarmienia broni. Uuu, bestialskie kosy. Obrażenia takie same, ale dodatkowe efekty. A wymienię sobie. No, ani nie chlubne, ani nie wezmę ze sobą, no to mówi się trudno. Dobra, sprawdzę sobie te kosy jeszcze.
Obrażenia od mrozu, od wstrząsów i kłute. Niech będą to obecne. Dobra, tu nie mogę odskoczyć niestety z tego na odległość. Ale mogę sobie już powiedzmy po ściance chwycić się tego i biec dalej. Open. Tutaj nic nie ma. No nie, kamyka też nie słyszę, więc lećmy dalej. To defeat your champion. And so all challengers boast that most leave in torment. Their souls burn from existence, and our champion all the stronger for it. Enough! Bring out your champion. There is power in this one. Enough to do as he claims. But our champion is no cur to be summoned at will. You must draw him forth. This altar holds his power. The souls of all he has slain and consumed. Three animus stones must be placed therein. And our champion will. No, super. Żeby nie było za łatwo, co nie? Dobra, tu jest przejście. A czy to jest przejście dalej, czy... Nie, chyba. Nie, to jest powrót akurat na górę. Ja wydałem chwilę temu niecałe 100 tysięcy na wszystkie możliwe ruchy, których może mnie nauczyć. Który mógł mnie nauczyć Draven, a już mam z powrotem 83 tysiące. The fuck? Dobra, jak ja mam tam wejść? Gdzieś się wspiąć, gdzieś się dociągnąć? Jest to przeskoczenie, ale... A, dobra, nieważne. Jest wejście. A, ale to jest coś osobnego. To jest po prostu wejście dalej. Dobra, a czy mogę... Mogę się dostać tutaj wyżej. Dobra. Śmierć. Nie denerwuj mnie, dobra. Tutaj nic. Tu jest po ścianie wejście, ale jak ja mam wejść wyżej? Chyba, że to jest powrót, a nie wejście. Też jest taka opcja. No bo tu jako tako nie ma wejścia, nie? Nie wespnę się po ścianie, mimo iż na spokojnie bym był w stanie. Szczerym. Jest to dobra, i tak będę potem sobie szukał ewentualnych sekretów. Przynajmniej głównie tych artefaktów, nie? No okej. Okay. Lećmy dalej. Może uda się coś więcej sprogresować w tym odcineczku? O! Ciekawe. Fajna dziura. Tfu, stąd te dziury. Tu jest sekret? Nie, tu jest tylko i wyłącznie powrót, tak więc ja sobie teraz wrócę na ziemię. Idź na ziemię niżej.
hajsu, trochę tego, trochę tamtego. Jakieś świeczki. Potka gniewu. Znowu mam full potek. Poważnie. To akurat to mogę wykorzystać, kiedy chcę. Nie, no wypadło tutaj coś przed chwilą, przecież widziałem. Dobra, nieważne już. Dobra, tu jest pusto. O! Trochę was tu jest. Co on tam sprawdzał? Pył z kości? Dobra, przetestujmy wrony. O, bo nie, kurde, ale spieprzyłem. Mogłem żniwiarza wykorzystać. Żeby go po prostu móc wykorzystać. O, jeszcze level mi wpadł i dzięki temu przedłużył żniwiarza. A to mógł być dość duży błąd. Dobra, więcej was matka nie miała. Go! Not enough, to się zaraz zrobi enough. Coś słabego. Sporo ich tu jest. Ej, mi się ten żniwiarz zaraz odnowi. Już mi się odnowił. I nawet nie mając tego. Teraz mam tylko. Teraz mam fechmistrza cały czas wyekwipowanego. I na samym żniwie mi się już odnowiła forma żniwiarza. No, po prostu bueno. Dobra. A, właśnie, level. Jeszcze dwa levele i będę miał kolejny upgrade żniwiarza. Nie? A, od 16 poziomu dopiero to jest. Dobra, no to nieważne. Zdrowie czy stada? Albo żniwiarz? A nie, będą 3 stada na razie. Full upgrade, a potem może pójdę w to, bo to na błogosławieństwo to takie drugorzędne, nie? Bo no... To jest moim głównym źródłem leczenia. Dobra, tutaj jakaś taka... Byle jaka. Byle jaka co teraz właśnie, bo teraz zgubiłem słowo, nie? Dobra, never mind. Tam chyba musimy iść, albo stamtąd przyszedłem, nie jestem pewien. Nie, tam chyba jednak się będę musiał dostać. Kurde, prawie. Dobra, nie mam tutaj żadnego zwolnienia czasu, więc... O Jezus, przecież ja mam tam po prostu tosy wziąć. O. Okej, okay, to było... Zaskakująco słaba eksplozja była. Jakaś glewia. No ale tylko obrażenia kłute i lodu. No to poteczka zostaje. Bo nie mam jak jej wykorzystać. A czekaj, to! Dobra! Czekaj.
Dobra, tak, po pierwsze zniszczyć to do końca, psuje to klimat, czy klimat, psuje mi to aranżację. To muszę. O! Okej. Myślałem, że muszę to obrócić, a po prostu musiałem to zniszczyć. A, czy to będzie wystarczająco ciężkie, żeby umożliwić mi przejście? Jest, dobra. Tam coś jest, a nie, to tylko pochodnia, to nieważne. No dobra, to co znajdę w tym miejscu? Poza tym, że przy jakieś przejście. Dobra, może nie będę każdego, absolutnie każdego jednego elementu otoczenia rozwalał, bo i tak to mi ta gra zajmie jakieś 30 lat. Dobra, może przesadziłem, nie, ale... No wiecie, o co chodzi, nie? Okej... Okay. Huh. Dobra, czy to będzie mi potrzebne dalej? Mam nadzieję, że tak, bo byłoby trochę wtedy bez sensu łapanie tego. A, jest potrzebne. Bo tutaj... Tutaj nie było tej lampki. Okej, okay, tu się nic nie stanie. Ale to już się otworzy. Fajny posąg. I jakiś loch. Już 36 minut. O! O, proszę bardzo. Dwie rzeczy obok siebie. Po pierwsze kamyk, po który przyszliśmy, a po drugie kamyk, który jest niepotrzebny do questa. To jest ten chyba rdzeń ożywienia? Czy kamień ożywienia? Kamień ożywienia. Kamień, w który tchnięto moc ożywienia koszmarów. Jeden z trzech kamieni potrzebny do wskrzeszenia mistrza areny. No dobra. I co, tak po prostu? A no właśnie, coś tak czułem, że tak zwyczajnie odejść to raczej móc nie będę. Dobra. Ty co? Nie mam gniewu? Łap mi tę potę. Czyli mi się cały ten gniew zużył. No, fajne nawet te wrony, nie powiem. No, sporo tu tego tałataństwa. Kurde, to mogą na nich wykorzystać. Tutaj... A, szansa na kryte to aż takie... Średnio... Znaczy, to takie średnio ciekawe. Już. Szkoda, tak walka się nagle przerwała, bo... Taki dziwny... Znaczy ta muzyczka, nie wiem, zamiast się ściszy, tak się nagle przerwała i taki dziwny efekt był. Dobra. Może uda mi się jeszcze wrócić ten kamyk w tą czaszkę wsadzić. Okej, okay, tu się odblokowało przejście. Mogę tam żniwiarza nawet wykorzystać, ale trochę nie warto mi się wydaje. Co to jest? To jest jakiś dziwny znak.
pytanie. Nie wiem, coś tu się chowa, czy... O co chodzi z tym symbolem? Naprawdę nie wiem. Nie mam na to wejść. Mam to strzelić? Nie, mam to... Tak złapać? Nie. Coś tu jest schowane? Nie wiem. No, ja idę dalej. O! O! Zwój szafarza! Aby uciec z labiryntu szafarza, obierz następujące kierunki. WWNE. Czyli zachód, zachód, północ, wschód. Okej, okay, czyli to jest oznaczenie zwoju szafarza. A kurde, tu jaki skubaniutki. To jest mój kamień. Piąty kamień siły na 25. Dobra, zniszczył to. Czyżby mam palochu? Bo nie spodziewałbym się tutaj klucza. Dokładnie. Już 40 minut. Dla was może 43, 44. Mam nadzieję, że nie 44. Dobra. Chędożyć już te elementy otoczenia. W większości. Dobra, lecę w górę. Tutaj nie ma nic. Zresztą nie, czekaj, tu powinno być... Nie. A nie, to jest ten, na tej klatce tam dalej. Skrzyneczka oznaczona. Czy klatce. Nie wiem, czy to mogę nazwać klatką schodową. No, tak spiralnych schodach, nie? Tu jakiś zamknięty szkielet w klatce. Na pierwszym poziomie. Serio? Pierwszy level szkielet, a mimo tego nie zabijam go jednym strzałem. Mając 15 poziom. Okej, okay. Co tu się właśnie stało? Przepraszam bardzo. Dobra, mamy pierwszy kamień. Zostały dwa. A na ich poszukiwania udamy się w kolejnym odcinku. No, na koniec tego jeszcze zmierzymy się z paroma szkieletami, które myślą, że mogą ze mną wygrać. Ale ewidentnie nie poznały jeszcze smaku mojej kosy. Ani moich szponów. Proszę bardzo, już cała grupka mnie walnęła, zabiłem trzech moimi szponami, już mam full HP. Profit. O, ej, ty, tu jest skrzyneczka obok. Proszę mnie to otworzyć. No proszę mi te drzwi otworzyć, ale już. Chyba, że to jest teraz na innym piętrze. Tutaj byłem wcześniej. No nie, to jest tam. Dlaczego chowacie przed tą skrzynkę? Tak się nie godzi. Dobra, zamknij mordę, szkielecie. Poszły. No, te wrony są nawet fajne. Ale są bardziej jako takie urozmaicenie, mi się wydaje, niżeli... konkretna walka. Co? Może co ja gadam czasami za głupoty? Okej, tu analogiczna sytuacja. O, ale widzę, że ta część jest troszeczkę bardziej skomplikowana. Dobra, ta na końcu jest skrzynka, jest checkpoint, także...
W tym momencie zakończy odcinek, a jego dalszą eksploracją Złoconej Areny i być może walką z jej mistrzem zajmiemy się w kolejnym odcinku, do którego już teraz bardzo serdecznie was zapraszam. Ode mnie to tyle. Widzimy się w kolejnym materiale. Cześć!